To jest tak, że przedsiębiorcy w grupie mikro i małych firm, a przypomnę, to 98% polskich przedsiębiorstw, wskazuje, że akceptują karty wtedy, jak muszą zwiększyć wolumen sprzedaży i jakby pozyskać nowych klientów, albo wtedy, jak klient tego oczekuje. I w większości wypadków tego klient nie oczekuje i w większości wypadków też nie ma tej potrzeby handlowej, aby szukać nowych kanałów sprzedaży. Także ten brak akceptacji, o którym tak dużo się mówiło w ostatnim czasie, no jest dosyć naturalnym procesem. Po prostu nie ma takiego oczekiwania. Absolutnie widać różnicę pomiędzy wsią a dużymi miastami. No zdecydowanie jest mniejszy obrót bezgotówkowy, mniejsza sieć akceptacji w małych miastach. No to wynika z tego, że też tam ta gęstość banków, bankomatów jest inna. Gotówka jest bardziej powszechna, łatwiejsza w użyciu. W mieście jednak na każdym kroku można wejść do banku i jakąś tam operację wykonać. To po pierwsze. Po drugie widać różnicę pomiędzy handlem i usługami. Handel jest bardziej nastawiony na płatności bezgotówkowe, na akceptację kart płatniczych, aniżeli usługi. Cały czas przedsiębiorcy, duża grupa przedsiębiorców w tej grupie mikro, małych firm zwraca uwagę, że koszt wynajmu terminala jest zbyt dużą barierą, że to stały koszt, który co miesięcznie muszą ponosić, jest zbyt wysoki. Ten koszt oscyluje średnio w tej grupie na poziomie 130 zł, a koszt akceptowalny dla tej grupy to przedział 40-90 zł. To jest jakby jeden aspekt. No i drugi aspekt też, na który wskazują w mniejszej mierze, to są prowizje od indywidualnych transakcji. To nie jest tak, że tylko jeden element, bo program jest od edukacji aż do kosztów. Składa się na sukces związany ze zwiększeniem ukartowienia, czy ilości tego, co dotyczy samej usługi bezgotówkowej. Natomiast obniżenie interchange'u, oprócz nadziei, że wpłynie w jakikolwiek sposób na zwiększenie obrotu bezgotówkowego, ma jeden o wiele jeszcze ważniejszy cel. Opłata interchange nie jest w żaden sposób elementem gry rynkowej. Natomiast wszystkie inne opłaty od dzierżaw są już elementem gry rynkowej, więc to, na co nie mamy jako klienci żadnego wpływu, powinno być jak najniższe. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia państwa, czyli Rzeczypospolitej, opłaty bezgotówkowe są elementem bardzo korzystnym. Natomiast również trzeba sobie zdać sprawę, że ten element, jeśli miałby osiągnąć średnie unijne na poziomie 85 czy 95, jak w niektórych krajach, procent, mówimy o ubankowieniu i korzystaniu z kart, na to wymagany jest czas. Czas, który jest potrzebny nam na te trzy takie najważniejsze elementy, co przewijało się i od wielu lat się przewija. Czyli po pierwsze ubankowienie i jakby ukartowienie będzie się zwiększało wtedy, kiedy Polacy zostaną przekonani w wyniku dużej akcji promocyjnej, edukacyjnej, że nie tylko gotówka, ale i karta jest tak samo ważna, a nawet lepsza, wygodniejsza, bezpieczniejsza. Druga to jest bariera, że przedsiębiorcy muszą widzieć korzyści. No i element trzeci, bardzo ważny, który też tutaj się przewijał, kwestia kosztów. System płatności kartowych w Polsce należy do najbezpieczniejszych w Europie, a także na świecie. Związane jest to z bardzo wysokimi inwestycjami ze strony sektora bankowego w poprzednich latach i także dzisiejszy raport, badanie udowadnia, że jedną z głównych przyczyn, dla których akceptanci decydują się na akceptowanie kart płatniczych, jest właśnie poczucie bezpieczeństwa. Więc widzimy, że to poczucie bezpieczeństwa jest zarówno po stronie użytkowników kart płatniczych, jak i akceptantów. Wiemy, że przyszłość będzie wyglądała interesująco, bo już teraźniejszość jest bardzo ciekawa. Z pewnością karty zastąpi telefon komórkowy. Widzimy już dzisiaj niejako bitwę o to, kto wygra ten rynek. Pretendentów jest bardzo wielu. Wygra ten, kto stworzy takie rozwiązanie, które będzie najwygodniejsze, najbezpieczniejsze dla konsumenta.